rozpocznijmy dzisiejsze wydarzenie odśpiewaniem hymnu. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na Boga przemoc wzięła, szabą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski. Za twoim przewodem złączę się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski. Za twoim przewodem złączę się z narodem. Szanowni Państwo, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2011 roku ustanowił 1 marca Dniem Żołnierzy Wyklętych, inaczej nazywanych żołnierzami niezłomnymi. Drodzy Państwo, ten bieg u nas się odbywa 9 raz, chociaż pomimo tego, że jest 12 edycja. Zaczyna się ten bieg, drodzy Państwo, tutaj przy pomniku Powstania Styczniowego i kończy. Dlaczego? I jedni, i drudzy, i powstańcy styczniowi, i żołnierze wyklęci walczyli o wolność Polski. Wszystkich Państwa tutaj bardzo serdecznie witam i zapraszamy. Bieg odbywa się na dystansie 1963 metrów. To jest dlatego, że na tą datę datuje się śmierć ostatniego z żołnierzy wyklętych. Historia nasza była trudna i trudno teraz o tym nie pamiętać. Dlatego my dzisiaj oddajemy tym dziewiątym biegiem, oddajemy hołd wszystkim żołnierzom wyklętym. Drodzy Państwo, życzę zawodnikom osiągnięcia dobrych wyników, a nam tutaj, kibicom, miłych wrażeń. Dziękuję. Boże Ojcze Wszechmogący, Ty nam dajesz dzisiaj ten dzień, dajesz nam tą piękną pogodę. Prosimy Cię o błogosław tych wszystkich, którzy będą uczestnikami tego biegu, błogosław tych, którzy będą kibicowali i obdarz potrzebnymi łaskami, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Thank you.